Cześć wszystkim, tutaj Ujace. Witam Was w kolejnym odcinku recenzji gry Koni. Dzisiaj będzie ostatnia część komentarza Mini Quick, która napisała, że mam zrobić recenzję Koni Lipicańskich. A że nie mam ogiera ze Szlajcia ani Wałacha, no to teren dzisiaj będzie recenzja mojego ogierka z kolekty. Tak? Pierwszy koń z kolekty w tej serii. Jej! Tak, pewnie długo czekaliście, aż recenzuję Wam jakiegoś konia z kolekty, ale cóż, takiegoś wyszło, że jest dopiero teraz. To jest mój ogierek lipicański. Nazywa się Poseidon. I mam go dzięki wymianie z jedną z moich witek, także dziękuję jej bardzo serdecznie, że się wymieniłyśmy i że mogłam mieć tego konia, bo bardzo go chciałam i w końcu mam. Właśnie on tak wygląda. Nawet dostałam od niej taki fajny kantarek dla niego, także no super. Tak właśnie mówię, mam taką śliczną grzywę, zobaczcie. Jest prześliczny, taki fajny, dostojny ogier. Ogólnie w takiej pozycji no, stojącego dęba, czy coś w tym stylu. Nie wiem, jaka to jest do końca pozycja, ale wygląda jakby stał dęba. Taki ma fajny ogonek, że może na nim stać. O, taki spłaszczany tutaj. No, naprawdę jest fajny. Podków nie ma, bo właściwie konie kolektor nie mają podków. Także tak wygląda. On jest z roku 2012, tak, gdybyście chcieli wiedzieć. I tak właśnie on wygląda, no, jest bardzo ładny, ja go bardzo lubię i bardzo go chciałam, tylko wiecie, o czym marzę. Najbardziej, jeżeli chodzi o konie lipicańskie, no, to marzę o Wałachu lipicańskim ze Szlajsia, który niestety już jest dawno wycofany, ale po prostu, jeżeli znacie jakąś osobę, która go ma, to proszę... To proszę, ja chcę wymianę za niego. Tak. Bo po prostu ja właśnie dlatego otworzyłam moją wymianę, żeby właśnie zdobywać takie modele, które naprawdę chcę, a nie ma ich w sklepach. Dlatego to już na pewno nie ma w sklepach, ale wróćmy do tematu. Po prostu bardzo go lubię. Jedyne co, no to, że ma bardzo zarte kopyta, ale to pewnie przez to, że się nim wymieniałam i trochę był już używany, ale to mi aż tak bardzo nie przeszkadza. Ale ogólnie jest w bardzo dobrym stanie i cieszę się, że go mam. Jeśli mam, nazywa się Poseidon, takie piękne, dostojne imię, no. Szanowni, tak właśnie wygląda. No i to było w sumie na tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał i wciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. I na końcu filmu będą jeszcze zdjęcia, także będziecie mogli się jeszcze bardziej przyjrzeć temu konikowi. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, no oczywiście zaglądajcie w opis, bo tam będą wszystkie ważne informacje. I życzę Wam wesołych świąt i smacznego jajka. Cześć!